Po prostu wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy trójki i tych, którzy słuchają nas w serwisach streamingowych. Wybory parlamentarne w Gruzji wygrała partia Gruzińskie Marzenie, która raczej zbliża Tbilisi do Moskwy niż do Zachodu. Niedawne referendum w Mołdawii zakończyło się niewielką przewagą zwolenników integracji europejskiej i to tylko dzięki głosom diaspory. Dlaczego mieszkańcy tych państw coraz sceptyczniej patrzą na Zachód? Właśnie o tym porozmawiamy w tym magazynie. Przypominam, że po prostu Wschód można znaleźć. Na platformach polskiego radia, Spotify, Apple Podcasts oraz YouTube. Są tam oczywiście także poprzednie odcinki. Na przykład tydzień temu mówiliśmy o Turkmenistanie, a jeszcze wcześniej dokładnie przyglądaliśmy się Mołdawii. Był to specjalny odcinek z Kiszyniowa. Zachęcam też do słuchania Radia Wschód z muzyką na Spotify i YouTube. Po prostu Wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego. W studiu jest ze mną Agnieszka Filipiak, autorka newslettera poświęconego Kaukazowi Południowemu oraz wicenaczelna Forbes Women. Dzień dobry. Dzień dobry. Tydzień temu w Gruzji odbyły się wybory parlamentarne. Zwycięzcą została rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Ona uzyskała prawie 54% głosów. Ugrupowanie to nie jest otwarcie prorosyjskie, jednak yy, wykonuje od kilku lat kroki, które znacznie zbliżają Tbilisi z Moskwą. I za chwilę o tym porozmawiamy, ale najpierw chciałem się zapytać o to, jak wyglądała ta kampania wyborcza, jakie hasła były najważniejsze, czyli właściwie dlaczego gruzińskie marzenie wygrało. Głównym hasłem gruzińskiego marzenia było, żeby z godnością kroczyć do Unii Europejskiej. Więc Czyli to jest partia proeuropejska? Jak najbardziej. No, jak się spojrzy też na dokonania gruzińskiego marzenia, to jest partia, która rządzi od 2012 roku i zarządów tej partii, pod, Gruzja podpisała umowę stowarzyszeniową, to zarządów tej partii zniesiono wizy dla Gruzinów, taki prozachodni... Właściwie integracja z Unią Europejską i NATO została wpisana do konstytucji. To gruzińskie marzenie również na swoich wiecach wyborczych mówi, że wprowadzi Gruzję do 2030 roku do Unii Europejskiej, razem z Abchazją i Asetnią, czyli prowincjami, które są obecnie okupowane przez Rosję. Więc w takiej narracji ogólnej, znaczy oficjalnej retoryce, to jest bardzo prounijna pro partia i wiele osób, też wyborców gruzińskiego marzenia, wierzy w to. Więc takie było główne hasło, ale gruzińskie marzenie nie miało kampanii raczej pozytywnej, była ta kampania negatywna, która polegała na tym, żeby doprowadzić do skrajnej już polaryzacji społeczeństwa. To była kampania, która w narracji gruzińskiego marzenia, w przekazie, była takim referendum wyborem między wojną a pokojem. Pokojem miałoby być właśnie gruzińskie marzenie, które słusznie jakby nie patrzeć, wskazuje, że jest pierwszą partią, która utrzymała Gruzję bez żadnej wojny. To akurat aluzja oczywiście do 2008 roku i wojny z Rosją Sakaszwilego. A taką drugą opcją, jeśli nie, nie pokój z gruzińskim marzeniem, miał być wybór opozycji, która miała doprowadzić do wojny, do otwarcia drugiego frontu przeciwko Rosji w Ukrainie. I to jest narracja, którą od, właściwie od bardzo mocno od początku rosyjskiej agresji w Ukrainie powtarza rząd w Tbilisi i partia rządząca, że Zachód nie chce niczego innego, jak tylko wciągnąć Gruzję w drugą wojnę. A że ludzie wojny się boją, bo wojnę przeżyli przynajmniej jedną, każdy mieszkający w Gruzji albo zna kogoś, kto musiał też uciekać z terenów okupowanych i ma takie wspomnienia z dzieciństwa, to to też bardzo mocno zadziałało. Kampania była o tyle... Mm. Chwilami mało widoczna, bo ona skupiała się albo na wiecach rzeczywiście i partia rządząca i opozycja jeździła po wielu miejscowościach, nie zawsze docierała do najmniejszych, raczej skupiała się na dużych miastach i liderzy tych czołowych partii Górzyńskiego Marzenia od Iwaniszwilego po premiera i po sekretarza partii czy burmistrza Tbilisi, czyli Kaładze jeździli, ale... Y nie było potrzeby, nie wiem, produkowania wielkiej ilości plakatów wyborczych, ulotek, ponieważ no, te głosy troszeczkę inaczej się pozyskiwało w tym momencie. Od takim bardziej y, sieci kontaktów i nacisków, które posiadają partia rządząca i lokalnie działacze partii opozycyjnych. Czyli chodzi o ten y, tak zwany adminresurs, tak? Że to też wykorzystywano? Jak najbardziej, ponad 30%. Siły wyborczej siły, przepraszam, roboczej w Gruzji to są pracownicy budżetówki. Tu gruzińskie marzenie nie przybierało w środkach od dyrektorów urzędów, po dyrektorów szkół, żeby właśnie te osoby czuły się jak zawsze zobowiązane do tego, że konkretny wynik w, danej, w danym punkcie wyborczym głosowania miał być przestrzegany plus wszelkie inne formy nacisku lub zachęcenia, czyli właśnie podwyżki, obietnice, podwyżek i sugestie. Marsz, który czy prot Masz poparcia, czy wiec poparcia, który się odbył tuż przed wyborami w Tbilisi na rzecz partii rządzącej, to była środa. Ludzie zostali zwierzeni, przy, Przywieziono Zwiezieni. tych ludzi, mm -hmm. tak, z całej, z całej Gruzji, aż do Dżari, czyli z Batumi, to jest 6 godzin przynajmniej taką maszrutką autobusem. Zapłacono tym osobom, żeby przy, przyjechały. I e, też zachęcam, żeby na to spojrzeć z kilku względów. To oczywiście to jest skupiona obecność, ale to też pokazuje, jak. No, jaka jest bieda w państwie, że ludzie są zdecydowani przyjechać za 50 lari na przykład. To ile to jest? Dwa z czymś stoi do złotówki. No, tak z półtora, żeby teraz tu państwu, państwu nie skłamać. No, nie wiem, z 80 złotych, coś koło tego. Więc jak się złoży na całe gospodarstwo domowe, to już jest konkretna kwota. No i byli w stanie poświęcić cały dzień, żeby te pieniądze w ten sposób zarobić, a potem być zobowiązanym, żeby zapłacić. Więc. Kampania, którą też oceniają um, obserwatorzy międzynarodowi, była bardzo sku skupiona na gruzińskim marzeniu, mimo wszystko, i to, co trzeba pamiętać, ciągle głównym źródłem uh, informacji pozostaje telewizja, więc prorządowe stacje telewizyjne odmawiały wszelki, publikacji wszelkich spotów i reklam uh, partii opozycyjnych, nie zapraszały tych polityków, więc forsowały tylko jeden przekaz a z kolei opozycyjne telewizje nie zawsze mają takie duże zasięgi jak... No, jak partie, partyjne media. A to jest ciekawe z tą kampanią zbudowaną właśnie na zasadzie takiej, że my zapewniamy pokój. To trochę przypomina kampanię Fidesu na Węgrzech. I też to pojawienie się Wiktora Orbana w poniedziałek w Tbilisi, tutaj jakby to wszystko się składa w pewną układankę, tylko nie wiem, czy to już nie pachnie trochę teorią spiskową. Nie, no przyjaźń Orbana z gruzińskim marzeniem już trwa lata. Oni się bardzo. W pewnym momencie, jeszcze u nas z poprzedniej władzy, Gruzińskie Marzenie mówiło, że właśnie jeśli miałoby wybierać integrację z Unią Europejską, to chciałoby właśnie na model węgierski bądź polski, czyli taki model, że właściwie w ich odczuciu można zachować własne wartości, swoje chrześcijańskie, konserwatywne wartości, a mimo wszystko w Unii Europejskiej być. I bardzo często mówimy. Że właśnie gruzińskie marzenie stosuje rządy takie naśladując Putina, czyli właśnie ten rosyjskie prawo rejestr agentów, czy przeciwko społeczności LGBT+, czy walka z opozycją mediami, ale jak spojrzymy tutaj na nasze unijne podwórko, to jest dokładnie to, co robi Orban. Tylko nam te skojarzenia jakoś tak do Putina szybciej przychodzą, ale Orban stosuje te same. Dlatego oni wspierają się i bardzo często odwiedzają premier, tak jak premierze gruzińskiego marzenia, nie są zbyt często zapraszani na różne unijne imprezy. To właśnie do Orbana na wszelkie zjazdy konserwatywne, ochrona wartości rodzinnych są i zwykle wygłaszają takie mowy na przemówienie. Więc tutaj o wizycie Orbana, co niektórzy wiedzieli parę dni wcześniej. Dla niektórych, również dla zagranicznych mediów, była to swoiste zaskoczenie, ponieważ również kancelaria Orbana nie uprzedza wcześniej o takich, takich wypadach, aczkolwiek to, że akurat to Orban się pojawił, nie, to, to nie było zaskoczenie. Z ciekawostki dodam, że oczywiście tutaj Bruksela, jak Państwo pewnie słyszeli, od razu się odcięła, że Orban nie jako Orban, a nie jako przedstawiciel Unii Europejskiej. Z kolei dzisiaj w rosyjskich mediach, które mi wyskoczyły w Ale, tak przeczytałam na wiadomości, że jak najbardziej nie. Orban był wysłannikiem Unii Europejskiej i teraz odbędzie się jeden wielki e, wa, ym, przetarg, co by tu teraz Gruzja musiała zrobić, żeby została do tej Unii e, przy... Przyłączone. Więc no, widzimy, że ten temat można interpretować, i Rosja na pewno tutaj też będzie próbowała ugrać jak, naj, jak najwięcej na, na swoje konto i na swoją narrację czy też propagandę. My mówiliśmy o kampanii, to porozmawiajmy trochę o samym dniu głosowania, dlatego że też były naruszenia. I to chyba naruszenia takie, które no, widać, bo już powiedzmy dawno, dawno temu były na Ukrainie czy w Mołdawii, jak karuzele wyborcze, dorzucanie głosów. Y to ciągle w Gruzji jest żywe. Tak, to znaczy, ja mam wrażenie, i to też wynika z, z, z rektury tych raportów i tego, co mówią sami obserwatorzy, że nic nie zostało zostawione przypadkowi. Znaczy, 90% głosowania odbywało się w Gruzji teraz w sposób elektroniczny, co, to myślę, powinno zapewnić większą transparentność i uczciwość tych wyborów czyli przychodzi się, jest znaczenie palców, czy, czy ktoś głosował. Zaznacza się głos, i potem oddaje się go do, do maszyny. I właściwie te wyniki powinny być od razu. Problem polegał na tym, że z jednej strony część tych osób została przekupiona bądź zmuszona do głosowania na gruzińskie marzenie dużo przed, więc to doszło do oszustwa czy, czy tych przewinień przed, przed głosowaniem, i ta osoba no, nie, nie ma się dowodów, jak ona głosuje, że jest zmuszona. Ale były też sytuacje, w takich, że prawo, przepisy nie wymagało oryginału dowodu. Można było przyjść z kserokopią dowodu, można było przyjść tylko z numerem i w momencie wpisywania czy rejestracji tego można było trzymać swój paszport, a w środku mieć kartkę z numerem np. sąsiadki, która wiedziała bądź nie wiedziała, że ten numer zostaje właśnie wpisywany. I na tym polegała taka kruzyla, że ta osoba potem szła do innego punktu wyborczego i również... Oddawała głos i są takie nagrania pojedyncze, właśnie na przykład wideo, że mężczyzna miał tyle dowodów, że podał dowód osobiste kobiety. No, i Tak troszeczkę nie wyszło, ale ciągle tych nagrań jest bardzo mało. Czyli mało jest dowodów. Tak, to znaczy gruzińska opozycja utrzymuje, że ich jest bardzo dużo, tylko ciągle ich jest za mało w takim odczuciu, żeby powiedzieć, że gruzińskie marzenie sfałszowały te wybory. Na masową skalę. Dlatego to, co mówi też bardzo świadomie gruzińska opozycja, to nie jest mówienie o tym, że, e, znaczy mówią, ale bardzo często używają określenia, że wybory zostały skradzione, że skradziona została przyszłość gruzińskiego społeczeństwa. Bo nawet e, dane, które krążyły po internecie, takie, że gdzieś było za dużo głosów policzonych, jak potem to zweryfikować, okazuje się, że to, co podaje opozycja, nie zawsze jest sprawdzone. Takie twarde dowody są takie, że ponieważ Exit Pols, który wykonywał Edison Research, zawsze co roku, przy każdych wyborach, przynajmniej od 2018 roku czy nawet wcześniej, były mniej więcej zbliżone. Ich szacunki od realnych, prawdziwych wyników gruzińskiego marzenia różniły się 2%. Teraz różnią się ponad 10%. I tu jest właśnie taka wskazówka, że coś jest nie tak. Drugie są takie sytuacje w małych miejscowościach wiejskich, gdzie gruzińskie marzenie zawsze miało, czyli partia rządząca 40%, a teraz wychodzi 80%. I ci wszyscy, którzy analizują i robią te badania, mówią, że to jest po prostu niemożliwe, żeby takie skokowe było, było poparcie. Więc to są takie punkty odniesienia ale ciągle nie ma, nie, nie ma jak kogo złapać za rękę i dlatego, jak Państwo pewnie słyszeli, było ponowne liczenie w, w kilkunastu procentach. No i to też niczego nie da, bo te głosy zostały oddane prawidłowo, więc technicznie tam wszystko jest ok. Problem jest kto, dlaczego, jak głosował, jak go zmuszono i dlaczego w pewnych momentach była tak wysoka frekwencja, bo to frekwencja też tutaj skończę, była takim punktem, ponieważ opozycja liczyła na to, że im większa frekwencja, to znaczy, że pójdą ci niezdecydowani, ci antygruzińskie marzenia i zagłosują i na tę frekwencję patrzono w dzień wyborów, bo mówiono, opozycja mówiła zjednoczona, że im wyższe, to znaczy że wyższe nasze szanse. Problem w tym, że kiedy, Gruzi kiedy opozycja gruzińska robiła takie frekwencyjne kampanie, w pewnym momencie włączyło się też gruzińskie marzenie w tą frekwencję. I Obserwatorzy mówią, że oni już wiedzieli, że będą dosypywać tych głosów, więc też na ich korzyść byłoby ta frekwencja była coraz wyższa. No i dlatego te oczekiwania też się trochę rozmyły, bo opozycja była święcie przekonana, że wygra. Tak, a weszły cztery partie opozycyjne do parlamentu, wygrały o gruzińskie marzenie, to już wiemy, ale co dalej, bo jeżeli były takie oszustwa, jak mówi opozycja, jak twierdzi że rzeczywiście, no jest to pewien dowód, porównanie Exit Pols z wynikami wyborów, to dlaczego właściwie nie widzieliśmy i nie widzimy? protestów, du dużych protestów, dlatego że no, no, Gruzini bardzo często, tak my otrzymujemy informacje z Tbilisi, yy, właśnie, że są protesty na przykład w y, przypadku przyjęcia ustawy o agentach zagranicznych wzorowanej na rosyjskiej. Yy, były protesty, teraz właściwie był jeden dzień i tyle. Pani była wtedy na miejscu, więc jak to tam wyglądało? Tak, no ludzie przyszli posłuchać w tę niedzielę po wyborach, co opozycja i prezydentka ma do powiedzenia, jaki ma pomysł. Było ich zdecydowanie mniej niż kiedy protestowali przeciwko na przykład właśnie rosyjskiemu prawu. To znaczy, trzeba też spojrzeć i uczciwie powiedzieć, że nie przedstawiają ten protest bardzo tak mądrze, oszukując troszeczkę robiąc, próbując zrobić wrażenie, że protest był dużo większy niż był w rzeczywistości. Mówiąc nawet o 100 tysiącach, ale nie było tam więcej niż 20 tysięcy, naprawdę. To łatwo się teraz mierzy przez te wszystkie zdjęcia z dronów i e, możliwości porównania, ile osób jest na danym obszarze. I Ludzie są naprawdę, nie mają siły. To, jest, to mówią i publicznie, ja słyszałam to w rozmowach, ale też w takich nastrojach, bo przez to, że opozycja tak bardzo wierzyła w zwycięstwo, to znaczy opozycja nie wierzyła, że gruzińskie marzenie odda tę władzę, ale że partie opozycyjne w sumie będą miały ponad te 50% i jakby to będzie ten papier, na którym się będzie trzeba oprzeć i zachód za nimi stanie, wszyscy my za nimi staniemy i na bazie różnych negocjacji... Czy formalnych przepisów, kiedy gruzińskie marzenie nie będzie w stanie zrobić rządu, że to się wszystko na ich korzyść i tak zakończy? I tą nadzieją bardzo zarazili swoich wyborców, którzy poszli głosować przeciwko gruzińskiemu marzeniu. I w momencie, w którym przegrali i nie dała opozycja jasnej odpowiedzi, część ludzi przyszła po prostu posłuchać, a część po prostu nie ma siły. Po prostu nie czuje motywacji ani wiary w to, co się wydarzy, ale też nie czuje albo nie ma wiedzy, i to też wielokrotnie słyszałam. Że te wybory były sfałszowane na masową skalę. Wiele osób mi tłumaczyło, że Gruzini, nie mówię, że tylko, nie wiem, nie byliśmy w takiej sytuacji, czy to każdy naród, ale że oni jako społeczeństwo potrzebują namacalnych dowodów. Tak jak kiedyś pojawiały się taśmy z jakimiś przeciekami, że ktoś z kimś rozmawiał, albo jak. Źle więźniów, e, więźniów w ogóle, więzienia gruzińskie, że jakby wszyscy wiedzieli, ale dopóki zobaczyli taśmy, to w nich to uderzyło. I że w tym momencie też jest potrzebna nie kilka nagrań, ale coś, co ich szokuje i wyciągnie na ulicę. A w tym momencie ich nie, nic nie wyciąga. Opozycja naprawdę nie ma na to pomysłu. Teraz filmiki pełne sieci, sieci z pełna filmików, jak opozycja się chwali, że zbiera na przykład namioty, żeby protestować, ale dać Trochę ludziom jakąkolwiek... odpowiedź, Tak, odpowiedź, ale oni chcą w poniedziałek. Sam pan powiedział, tydzień temu były wybory. Oni w poniedziałek mówią, to przedstawimy kolejny plan. Więc ludzie nie czują, że mają za kimś im tam. Ciągle brakuje lidera, a problem jest taki, że gruzińskie marzenie chce po prostu rządzić od końca listopada. Prezydentka zgodnie z prawem powinna zebrać pierwsze posiedzenie. I trwa dyskusja też wśród prawników od konstytucji i opozycji. Czy to znaczy, że prezydentka musi i nie ma wyboru, bo takie ją obliguje prawo i musi powołać ten pierwszy parametr, rozpocząć, otworzyć, czy nie musi, czy jakby to jest jej wybór, czy może się nawet nagle rozchorować. Zmierzam do tego, że prezydentka przestanie być prezydentką w grudniu i wtedy już kompletnie gruzińskie marzenie będzie sprawował władzę. Oni obecnie mają 89 mandatów na 150. Opozycja twierdzi, że zbojkotuje i nie przyjmie tych mandatów, chociaż formalnie znowu jest tłumaczone tak, że żeby zbojkotować, trzeba najpierw przyjąć, więc jakby zaklepią, zaaprobują ten, ten parlament i tam ciągle są dyskusje, co jest legalne, co jest zgodnie z prawem. 89 mandatów wystarczy, żeby zrobić rząd i rządzić tak, nie do końca jakby się chciało, ale to najważniejsze ustawy już przepchali, czyli właśnie kontrolę zagranicznych wpływów czy społeczność LGBT. Więc gruzińskie marzenie utrzymuje, że to dalej, to co będzie, to będą ich rządy 4 lata, że oni właśnie pokazali, bo mało, jak to mówi sam Iwaniszwili, czyli założyciel partii, nie ma, to jest po prostu wyjątkowe w skali świata, żeby rządzić tak długo i jeszcze po tylu latach dostać jeszcze większe poparcie. Więc oni idą za że będą rządzić od listopada normalnie jako gruzińskie marzenie, a opozycja troszeczkę czeka. Co będzie i czeka na zbawienie. Chcę tylko dodać, że to nie jest pierwszy raz, kiedy opozycja rzuca mandatami. Nie pamiętam, żeby to kiedykolwiek zatrzymało partię rządzącą, bo Zjednoczony Ruch Narodowy, który teraz jest w opozycji, którą kiedyś zakładał Sakaszwili, już, już za czasów gruzińskiego marzenia bojkotowało parlament. I jak widać, gruzińskie marzenie ciągle ma się dobrze. Tak, a w grudniu, tak jak pani powiedziała, rozumiem, będą wybory, ale w parlamencie prezydenta. Tak, to jest nie tylko Parlament, ale też działacze lokalni. Tam tamta jest ta, 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 ta liczba osób, która może czy wybiera prezydenta, jest wię, większym takim gronem. To się jeszcze w grudniu nie działo, będzie, będzie pierwszy raz, ale no większość z tych osób należy do kródziej marzenia. No tak, czyli możemy się spodziewać jednak mimo tych deklaracji, pewnego ruchu w stronę Rosji, tak jak było to dotychczas, czy nie? Nie wiem, na ile to jest w stronę Rosji. Pan to też bardzo trafnie ujął na początku. To są po prostu kopiowane narzędzia Rosji. Oni się nie bez przyczyny. Jedną z pierwszych osób, która pogratulowała gruzińskiemu marzeniu był Orban, który to zrobił jeszcze zanim były oficjalne wyniki. Ale pogratulował też Alijew i rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji. Troszeczkę może nie wprost, Putin ciągle nie, ale zmierzam do tego, że. że Rządy, które funkcjonują tak samo, trzymają się razem i z naturalnej rzeczy są sprzymierzeńcami. Więc, w takim kontekście, myślę, że jak najbardziej należy uznawać, że to jest rząd prorosyjski. No i tu trzeba ciągle pamiętać, że no, toczy się wojna, i Rosja jest aktywnie naszym wrogiem, i każdy kraj, który. Wymazuje, bo to też robiło gruzińskie marzenie. Nagle przestało mówić o Rosji jako okupancie Gruzji, twierdząc, że wszyscy wiedzą, że to jest okupant i nie, moż, nie, nie trzeba tego mówić nawet na forum ONZ-cie. No i jest takim krajem, który zmierza ku Rosji w, tego, w takim stylu. Agnieszka Filipiak, autorka newslettera poświęconego Kaukazowi Południowemu oraz wicenaczelna Forbes Women. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Po prostu wschód magazyn Piotra Pogorzelskiego. Z Gruzji przeniesiemy się do Mołdawii, gdzie jutro odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Nie o nich jednak będziemy rozmawiać, a o integracji europejskiej tego kraju. Moim gościem jest profesor Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Uczelni Wistula. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. 20 października w Mołdawii odbyły się wybory prezydenckie. Do drugiej tury przeszła obecna prozachodnia prezydent Maja Sandu, która otrzymała ponad 42% głosów oraz Aleksandr Stojanoglo, były prokurator generalny. On jest powiązany z prorosyjską partią socjalistów. Zdobył około 26% głosów. Ale... W referendum tylko niewielką przewagę, liczoną w dziesiątych procent, uzyskali zwolennicy członkostwa kraju w Unii Europejskiej. I właśnie o tym chciałem porozmawiać, ponieważ będąc tam w Mołdawii mogłem właściwie sam określić, jakie błędy popełniła prezydent Maja Sandu, w ogóle ogłaszając to referendum i wiążąc je z, z wyborami prezydenckimi, tutaj zapewne wpłynęło na to małe poparcie Mołdawian dla niej, no i trudna sytuacja gospodarcza, którą wiążą właśnie z prezydent Mają Sandu, ale chciałem ciebie zapytać, czy są jakieś błędy, które popełniła Bruksela, bo przed chwilą rozmawialiśmy o Gruzji i tutaj też jest ten rząd, który Wchodzi właściwie w orbitę Rosji i to już otwarcie wchodzi. Jeżeli chodzi o Gruzję. Jeżeli tak? chodzi o Gruzję, w Mołdawii mamy jednak, no, to jest jednak bardzo małe poparcie dla tej integracji europejskiej. Być może Unia Europejska za mało zrobiła tutaj. No tak, ja niedawno byłam w Brukseli i rzeczywiście mam wrażenie, że Unia Europejska ma ofertę, która jest taką mieszanką, trochę może nieczytelną dla odbiorców która jest mieszanką zarówno aspiracji geopolitycznych, no w szczególności w odniesieniu do imperialnych działań Rosji w obszarze... Jej przywilejowym, jak ona to określa. I z jednej strony Unia Europejska, moim zdaniem, odpowiedziała dość otwarcie na to, żeby na wschodnie państwa, które do tej pory traktowała tylko po sąsiedzku, na zasadzie gdzieś tam kiedyś daleko, będziemy myśleli w ogóle o członkostwie, a na razie na pewno nie. Wojna w, w Ukrainie bardzo mocno zmieniła takie kalkulacje geopolityczne, zdając, znaczy, państwa europejskie zdały sobie i przywódcy zdali sobie sprawę, że trzeba też dać ofertę geopolityczną. Ale jednocześnie jest to mieszanka takich elementów bardzo mocno technicznych, które są nużące, które są a, trudne dla zwyczajnego zjadacza chleba, który no na przykład teraz zostało opublikowane podsumowanie a, unijnej właśnie polityki rozszerzenia i każdy z tych raportów krajowych, bo oczywiście tutaj mamy do czynienia z kierunkiem bałkańskim, ale też tym wschodnim. No ma 100 stron, więc to trzeba się naprawdę wgryźć i też lubić ten taki biurokratyczny europejski język, który no właśnie nie jest w ogóle przystępny, a przed, przede wszystkim nie jest takim czymś, co można by było politycznie sprzedać. Więc jeżeli państwa takie jak Mołdawia, Gruzja, Armenia, ale też inne państwa naszego regionu, tutaj na czele oczywiście z Ukrainą, mają, miały ten wybór polityczny między zachodem a wschodem, no to obywatele Chętniej aspirowali do tych standardów zachodnich. Nie zawsze elity, co tutaj też rozmawialiście wcześniej, są na takiej samej pozycji co społeczeństwa. Natomiast w momencie, kiedy przychodzi ten element trudny, czyli właśnie negocjacji, czyli takiego trochę biurokratycznego wkręcenia się w kwestie, które trzeba pozamykać, i to. To już nie jest takie mm, seksy politycznie i nie działa tak, jakby chcieli tego obywatele. Przede wszystkim nie działa szybko, bo to jest długi proces, czy dla Ukrainy, czy dla pozostałych państw kandydujących. Tutaj też Bałkany są bardzo dobrym tego przykładem, że państwa bałkańskie, a w szczególności społeczeństwa, no, odczuwają rozczarowanie, bo po pierwsze nie ma tych efektów takich namacalnych, tych standardów europejskich stosowanych przez rządzących, a z drugiej strony, no cały czas się. Mówi, że no musicie mieć dużo wyrzeczeń, bo trzeba dostosować to, to i to. Więc z jednej strony mamy na przykład organizacje pozarządowe, czy, czy przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, którzy mówią, właściwie ta integracja to jest jedyny sposób na to, żeby pozbyć się korupcji, żeby pozbyć się oligarchów, żeby pozbyć się tych rzeczy, które są bardzo spowalniające dla rozwoju każdych, każdego z tych obywateli. A z drugiej strony, no właśnie to trwa. I najczęściej obrywa się albo politykom, którzy obecnie rządzą, Maja Sandu jest tego najlepszym przykładem, albo właśnie obrywa się Brukseli. I ten dylemat, który ma Bruksela, czyli czy no właśnie przemykać oko na te rzeczy, które na przykład robił, robiło gruzińskie marzenie i robić będzie nadal, czyli dawać jednak ofertę dla gruzin w, dla obywateli, bo popierają Unię Europejską, czy raczej postawić na takie twarde związane z wymaganiami, warunkowością negocjacji, jeżeli chodzi na przykład o Mołdawię. No tak, z tym, że rozmowy akcesyjne z Gruzją są zawieszone, to jest związane z... Tą ustawą o agentach zagranicznych i nie, nie będą w najbliższym czasie zapewne odwieszone, szczególnie po tych wyborach. Ale ja myślę, że to też może być problem taki, tak jak w Mołdawii, że są reformy, na które naciska Unia Europejska, ale one nie są wykonywane i nie są realizowane. Na przykład reforma wymiaru sprawiedliwości w Kiszyniowie ona właściwie leży. I to, no to jest tak. też chyba problem tego, że Bruksela trochę stawia na jedne rządy zdecydowanie. W sferze retorycznej, proeuropejskiej, ale one robią za mało. No właśnie, to jest ten dylemat, który ma Bruksela. Czy przyciskać rząd, który powinien, który deklaruje integrację europejską, na przykład, na przykład Maję Sandu, a i nic się nie dzieje, bo system boksuje, bo system sprawiedliwości nie jest reformowalny, bo ludzie przyzwyczaili się do brania łapówek, a teraz nie bardzo mają kadry do tego, żeby dostosować się do tych wymogów europejskich, czy właśnie przycisnąć mocniej, a wtedy takie osoby, które, maja, które reprezentuje maja Sandu, mogą w ogóle odpaść w wyborach, bo obywatele nie zobaczą. Więc to jest taki bardzo duży dylemat, i jeszcze do tego bym dołożyła kwestię. Tego, że jeżeli będziemy przymykać oko na to, że te reformy no dobrze, no nie idą w takim tempie, jakby być powinny, ale jednak warunkowo przyjmiemy te państwa. No to mamy przykład właśnie Węgier, Orbana, który jak pojechał do Gruzji, teraz rozmawialiście o tym przed chwilą, no to powiedział Gruzinom: no nie przejmujcie się krytyką Unii Europejskiej, bo on się nie przejmuje tą krytyką Unii Europejskiej. Łamie wewnętrzne zasady, reguły, wartości, a jednocześnie jest w środku. Więc. Te przyszłe rozszerzenia, które będą miały, mieć, będą miały miejsce, na pewno będą chciały wyeliminować te, te państwa albo tych przywódców, którzy właśnie będą niby grali zasadami, albo przynajmniej deklarowały, że grają zasadami, a zupełnie inaczej będą się zachowywały. Znaczy, będą deklarowali, że grają zgodnie z zasadami, a tak naprawdę będą grali zasadami. Dokładnie. Tak, w ten sposób. Co mnie jeszcze dziwi, to to, że zarówno w Gruzji, o której wcześniej mówiliśmy, jak i w Mołdawii, wszędzie widać inwestycje unijne, to znaczy wszędzie są tabliczki, że to zostało zbudowane za pieniądze Unii Europejskiej, ta inwestycja. Takich rzeczy jest na przykład bardzo dużo w Gagauzji, w Komracie, a mimo to. Miejscowa ludność bardzo chętnie wspiera partie prorosyjskie. Gagauzia w ogóle zagłosowała w referendum 90 parę procent przeciwko integracji europejskiej. A o dziwo to, co my często mówimy, prorosyjskie na Naddniestrze, w jednej trzeciej, czyli to właściwie dość duże, jak na taki region, poparło integrację europejską. Więc to też jest jakiś paradoks, i tu też nie wiem, czy to jest dobra droga Unii Europejskiej, właśnie tego rodzaju inwestycje. Ja myślę, że to jest dobra e, droga i dobra inwestycja. Ja też w Polsce widzimy, że, że też e, no różnie się to sprzedaje. Moim zdaniem problemem Unii Europejskiej w ogóle jest e, brak takiej komunikacji, bo Rosjanie wykorzystują masowo propagandę i, miejsc i lokalną, ale też e, odbiorcy rosyjskojęzyczni oglądają rosyjską telewizję i mają rosyjski punkt widzenia. W związku z czym to, że Unia Europejska na przykład realizuje jakąś inwestycję i daje tylko karteczkę, że to było zrealizowane z pieniędzy Unii Europejskiej, to nie wystarcza. Trzeba działać ponadto, a w szczególności też po prostu pokazywać, co się robi dobrego i dlaczego się robi to. A mam wrażenie, że w tym takim zbiurokratyzowanym świecie europejskim, no, wystarczy. Tak jakby ogłaszanie samych oświadczeń na stronie i taka, nie wiem, pójście w kierunku takich, nie wiem, grafik, które pokazują ile to Unia Europejska przekaza, to jest niewystarczające. Trzeba wzmocnić bardzo mocno ten przekaz pozytywny, co jest zrobione i dlaczego jest to robione, bo po prostu ludzie często nie wiedzą, no jeżdżą, jeżdżą tymi drogami, ale czy, czy zdają sobie sprawę dlaczego i po co to się dzieje? No tak, ale czy to ma być wyjście takie, że my mamy założyć kanał Europe Today, który będzie analogiczny. Russia Today tylko będzie informować o tym, jak dobra jest Unia Europejska, to chyba nie jest dobre wyjście. Znaczy na pewno to się trochę dzieje, ale też niewystarczająco, że Unia Europejska współpracuje z lokalnymi mediami i uważam, że tu jest ogromne pole do tego, żeby właśnie robić programy europejskie, tak jak to już były w Polsce, programy europejskie w, w mediach lokalnych, po to, żeby właśnie docierać nie, że Unia Europejska coś, coś narzuca, bo my tutaj jesteśmy takim roz, u, u, unijnym RT, tylko po prostu współpraca z dziennikarzami lokalnymi po to, żeby. A, a Rozbijać rosyjską dezinformację, która jest masowa i była i przykładów tego jest nie tylko w Mołdawii, ale też w Gruzji. Przecież sam, samo gruzińskie marzenie e, prowadziło za pieniądze. Było skandal, był skandal związany kilka lat temu, że, e, czy nawet miesięcy, że po prostu za pieniądze Unii Europejskiej powstała farma troli, która negowała, co robi Unia Europejska w, i czym jest w ogóle Unia Europejska. Teraz naprawdę to jest masowe, a wykorzystywanie tego, tej dychotomii, o której była mowa, czyli albo wo wojna, albo pokój, a Unia Europejska tylko i wyłącznie wartości LGBT i y, y, sprzeczne z tradycyjnymi wartościami, po prostu jest tak masowa propaganda rosyjska, że nasze opowiadanie o tym, że Unia Europejska buduje drogi, jest tak naprawdę takim jakby wołaniem na pusz puszcz. W puszczę. Tak, no jest, rzeczywiście tak to wygląda, ale co mnie jeszcze zdziwiło, to to, że po tym referendum unijnym z Brukseli były takie głosy, jak na przykład obywatele Mołdawii dokonali historycznego wyboru, aby związać swoją przyszłość z Unią Europejską, a stało się to pomimo nasilonej ingerencji i hybrydowej kampanii Rosji. Albo drugi głos, z zadowoleniem przyjmujemy wyniki referendum konstytucyjnego, w którym naród mołdawski wyraził chęć związania swojej przyszłości z Unią Europejską. Jak to się czyta, to można odnieść wrażenie, że tak naprawdę w Brukseli nie do końca wiedzą, co się wydarzyło w Mołdawii. To znaczy, jak mało ludzi tak naprawdę zagłosowało za tą integracją z Unią Europejską. Czy to jest dobra mina do złej gry, czy rzeczywiście tej refleksji po prostu nie ma? Znaczy, moim zdaniem, to jest takie właśnie unijna nowomowa, która pokazuje, że są bardzo mocno zaniepokojeni w tym sensie, że to niedoszacowano tych ingerencji rosyjskich, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, kampanii przekupywania na telegramie osób, które głosowały, które organizowały głosowanie. To pokazuje, że być może Maja Sandu też nie wyczuła tego i, i nie zareagowała właściwie i może to była błędna decyzja, uznając, że większość Mołdawian jest za integracją europejską i no, to tak będzie coś, tak co... mówiły sondaże, że no dwie właśnie. trzecie jest za I integracją. I między sondażami, które pokazywały ponad 60% poparcie, a w efekcie 50% poparcie i tak w ogóle tylko w ostatnim, że tak powiem, rzutem na taśmę udało się to wygrać, no to pokazuje, że ta ingerencja, ale taka już, jak to um, też w Europejskiej się określa w mianem FIMI, czyli za FIMI Foreign Information Manipulation and Interference, czyli bezpośredniego wpływu na proces wyborczy, a nie tylko przekonywanie w mediach społecznościowych, że Unia Europejska jest taka czy inna. Przekupywanie um, i naciskanie na, na wyborców bezpośrednio, oddziaływanie bardzo konkretne pokazuje, że. Rosjanie są aktywni nie tylko w propagandzie, ale już w takich działaniach szpiegowskich, przekupywania, destabilizacji i To Mołdawia bardzo mocno pokazała. Dlatego no, niepokoję się o, o wybory teraz, czy Maja Sand rzeczywiście zostanie dalej prezydentką, a jednocześnie czy w przyszłe wybory już parlamentarne no nie, nie, nie zmienią tego wektora mołdawskiej polityki na, no właśnie, niekoniecznie proeuropejską, w takim wymiarze nie tylko deklaratywnym, ale też działań konkretnych w procesie integracji europejskiej. Te wybory parlamentarne mają być prawdopodobnie w lipcu przyszłego roku, i rzeczywiście niektórzy traktują te wybory prezydenckie jako taką przegrywkę do tych wyborów parlamentarnych w Mołdawii. Ale jeszcze chciałem o inną, bardziej ogólną rzecz zapytać. Czy to nie jest trochę tak, że Zachód za bardzo uwierzył w to, że Rosja jest zaangażowana w wojnę na Ukrainie? I tak naprawdę nie ma siły na tego rodzaju operacje gdzieś tam prowadzone, właśnie w Mołdawii czy Gruzji, bo z tego co widzimy, to jest wręcz przeciwnie. No, Unia Europejska jest taką specyficzną organizacją, która rzeczywiście mm, dostrzega problemy i próbuje na nie reagować, ale często jest tak, że no właśnie tego polityka, o której mówiliśmy wcześniej, no, jest przysłonięta tymi działaniami technicznymi. Po prostu a, Unia jest imperium regulacyjnym, więc w tym się najlepiej sprawdza, więc jeżeli ma drogę do tego, żeby na przykład otworzyć negocjacje, to rozdziela to na poszczególne elementy i realizuje. Za kulisami. A w moim przekonaniu tu jest pewien właśnie błąd, że ten element geopolityczny, czyli polityczny, powinien być bardziej eksponowany, bardziej widoczny. Ale jednocześnie, no, nie wiem, teraz, jak byliśmy w Brukseli, to rozmawialiśmy o tym procesie negocjacyjnym, chociażby rozszerzeniowym, jeżeli chodzi o Ukrainę. I też mamy taki element polityczno-techniczny. Z jednej strony. Wiemy, że na przykład Ukraina bardzo by chciała otworzyć wszystko, co, co jest tylko możliwe w czasie polskiej prezydencji i na Polskę rzeczywiście przypadnie moment, kiedy na polskie przewodnictwo w Unii Europejskiej przypadnie to, żeby otwierać poszczególne elementy, ale ta narastająca na przykład nadzieje ze strony, ze strony Ukrainy musimy zawrzeć w tym, co jest technicznie możliwe. Polska prezydencja, jeżeli uda się wszystko zrobić, Prawidłowo uda się otworzyć jeden podstawowy klaster, czyli taki dział, który jest tak zwany określany fundamentals. Najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o prawa człowieka, sądownictwo i takie kwestie fundamentalne dla Unii Europejskiej, które będą trudne. I tam też rozmawialiśmy i nam powiedzieli... My potrzebujemy jako Unia Europejska, żeby otworzyć ten tylko jeden klaster, trzy razy jednomyślności, głosowania jednomyślnego. A wiemy, że mamy właśnie e, Słowację, mamy Węgry, które bardzo mocno grają takimi elementami, e, które są na przykład istotne dla Polski, żeby m, mocno angażować te państwa w proces e, integracji europejskiej, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli nie proces integracji europejskiej, to proces integracji euroazjatyckiej i rosyjskiej, Oferta jest o wiele ciekawsza dla oligarchów, dla tych, którzy, no właśnie, deklarują jedno, a robią drugie i zarabiają na tym drugim. No tak, to prawda. I w tym momencie tutaj wchodzi też Rosja, o której wspomniałaś, gdzie tej jednomyślności nie trzeba. I nawet mimo wojny, ona może szybko prowadzić różnego rodzaju działania. Ja bym powiedziała, że nawet jednomyślność jest elementem polityki rosyjskiej, bo podejmuje. To jedna osoba i wszyscy się z nią skacają. Oczywiście chodzi o Władimira Putina. Dobrze, to jeszcze krótko na koniec. Z Kijowa, szczególnie ze strony społeczeństwa obywatelskiego, tego prozachodniego, płyną także takie głosy, że Unia Europejska za mało naciska na władze w Kijowie, żeby przeprowadzały reformy także dotyczące sądownictwa i walki z korupcją. Czy tego rzeczywiście, Twoim zdaniem, jest za mało? No właśnie nie wiem, bo no znowuż jest ten dylemat, czy naciskać tak otwarcie politycznie, a potem dawać oręż, na przykład, przeciwnikom politycznym Zełańskiego, który pobudzałby i by się usztywniał w negocjacjach, jeżeli chodzi o wprowadzanie tych poszczególnych reform. Uważam, że to balansowanie jest i Bruksela nie robi tego może medialnie, widocznie dla wszystkich, ale te negocjacje nie są takie proste i i rzeczywiście tutaj ta, ta, ta pryncypialność Brukseli tech, pod względem technicznym jest widoczna, jest wyczuwalna. A to, że później politycy zwykle narzekają na Brukselę, jak coś im nie wyjdzie, to lepiej narzekać na Brukselę, niż ponarzekać na siebie sam. No tak, to jest najprostsze wyjście. Oczywiście profesor Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Uczelnia Wistula. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję, bardzo pozdrawiam. I kończymy już ten magazyn Po prostu Wschód. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski. Po prostu wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego.